Szczęść Boże, coś Wam powiem. W wielu mitach krzew winny występuje jako symbol ludzkich marzeń. Jakby Jezus, biorąc ten obraz, chciał powiedzieć: ja jestem wszystkim, o czym marzycie. We mnie spełniają się Wasze pragnienia. To, co daje świat, jest tylko iluzją, pozorem, namiastką. We mnie spełniają się ludzkie tęsknoty. Bo przecież życie zawarte w Jezusie staje się sensowne i głębokie. I kluczem do takiego życia jest słowo, które pojawia się najczęściej w tym fragmencie Ewangelii. Trwać. Patrząc na swoje życie, widzimy w nim wiele działania, aktywizmu, ruchu. A Jezus mówi: trwajcie. Trwać w Jezusie to zgoda na to, by przenikał nas Jego duch i miłość. Z tego trwania rodzi się głęboka zażyłość i wzajemność. Latorośl czerpie soki z winnego krzewu. W ten sposób Bóg pozwala nam odczuwać Jego miłość i obecność. Idąc dalej, winny krzew powinien owocować, żeby spełniał swoje zadanie. Niestety, można trwać i być bezowocnym. Najczęściej dotyczy to tych, którzy mówią o sobie: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Jest też inna grupa, która jest jałowa, a są to ci, co praktykują, lecz nie wierzą. To ci, którzy formalnie przynależą do wspólnoty, ale nie angażują się w jej życie. Korzystają z praw i przywilejów, ale nie dają nic w zamian. W przypowieści zaakcentowana jest rola rolnika, Boga, który przygląda się latoroślom i je oczyszcza. O ile włączeni jesteśmy w ten organizm i poddajemy się działaniu Boga, o tyle nie grozi nam odcięcie i wrzucenie do ognia. Dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy wezwani do karkołomnych zadań, ale do wierności. Trwając przy Jezusie, uczymy się miłości prawdziwej. Ona zaczyna się w nas wtedy promieniować. Działanie bez miłości jest działaniem ambicjonalnym, bo traktujemy jej bardzo osobiście, że musimy coś zrobić. Zapominamy, że to Bóg jest pierwszym sprawcą i prowadzącym. Żyjemy w takim stopniu, w jakim trwamy w Chrystusie. Bóg przekazuje nam swoje życie, a ponieważ On jest nieskończony, to nasza miłość może się bez końca doskonalić. U świętego Jana trwać to słowo bardzo mocne. Wyraża wewnętrzny związek, który jednoczy Boga. Trwajcie w miłości mojej, jak ja trwam w miłości Ojca. Jezus żąda, by trwać w tym zakorzenieniu i wzmacnia swoje nauczanie słowem: uschniesz. Być może czujemy się niekiedy przekonani, że nie spełniamy Bożych oczekiwań i mówimy, że chcąc być z Bogiem, to trzeba być doskonałym. Tymczasem On mówi: chcę być z Tobą takim, jakim jesteś. Ty tylko trwaj, o nic się nie martw. Bądź wierny i pozwól się prowadzić do miejsca, gdzie zostaniesz oczyszczony. To trwa w Bogu, ten przynosi owoc obfity. Bez Niego nic dobrego nie uczynimy. Tylko Bóg może nasycić do końca nasze dusze i ciała i to On może dać nam to, czego nam potrzeba.